Witam, moi drodzy, jestem Zygfryd Kula, a to jest Team Force Rose 2. Uzbieraliśmy czysta, normalnie łapek pod swoim filmikiem, więc zgodnie z głosowaniem najwięcej łapek w górę zdobył głos polskiego strzelca, który mówił, żeby zrobić żołnierze kontra żołnierze na mapie Hightower, czyli takie idealne dla żołnierzy. Ale ponieważ ja jestem plebem i w ogóle to będziemy i tak pchać w rzeczy. Bo ja lubię pchać w rzeczy. Również nie wyłączyłem random krytów, bo w sumie nikt o to nie pytał. A tak jest według mnie jeszcze ciekawiej i jeszcze złośliwiej. Więc w ten sposób się będziemy bawić. Co tu ciekawego jeszcze powiedzieć? Chyba nic. Będziemy sobie teraz... Od kiedy na Hightower pcha się wózek? Odkąd gramy na moim serwerze? Dokładnie tak jest. I ja bym tutaj zabił sobie takiego żołnierza, który lata. O jest, jakże poleciał. 7 HP, ach, i zabił mnie ktoś. Ale ja też kogoś zabiłem. A patrzcie, wirtual też miał mało hapsów. Kurczę, bardzo skubany parcież. Zamiast tym daru chwałę może wezmę Sashimono Straceńca, bo jednak troszkę więcej leczenia się może przydać. Albo nie, albo tak. Pałka sofisty. No dobra. Cześć. Dobra, myślałem, czy dzisiaj będzie zrobić jakiś konkursiku, bo kurczę blade, te wasze wierszyki pod ostatnim filmikiem były takie sobie. Kudim co prawda napisał zabawny wierszyk z kaleczeniem polskiego, ale on napisał mi, że... Znaczy o kaleczeniu polskiego, ale potem napisał, że on mi nie bierze udziału tak właściwie, tak więc no... Nie chcę szczapki, to bez łaski. momencik. A co to jest? A, bo mam... Musiałem dać kika komuś, kto się brzydko wyrażał na serwerze, bo jeśli ktoś nie pamięta, to przypominam, że na moim serwerze panuje bezwzględny zakaz przeklinania. Za każde przeklinięcie jest kick, a jak ktoś będzie wracał i dalej przeklinał, nawet banana dostanie. I będzie wtedy mógł się najeść tym bananem. Haha, ktoś tam stoi. Czy ja tu przeżyję? Nie zdążę. W ogóle co się dzieje? Chaos. Jest po prostu chaos. Jacyś ludzie powychodzili. Już jest 11:11. Chyba komuś się nie podoba, że pchamy wózeczek. Albo że są krytyki. W każdym razie... myślmy sobie, myślmy, co by tu... Jakby pokonkursować. Ludzie wychodzą? Oho. Ale to nic. 12 na 10 jest. No to niech ktoś od was przejdzie do nas. Albo czekam, aż wbije ktoś nowy po prostu i tyle. Co ci czerwoni? Pchają wózeczek. Dlaczego? A no tak, bo tak mówiłem przed chwilą. Haha, no tak. Dokładnie tak było przecież. Ojej, co ja robię? Uciekać! Uciekamy! I tak to wygramy. O, z łopaty zginąłem, no to troszkę przypał. Trudno się mówi. W każdym razie, ej, proszę nie awczyć, bo polecą zaraz kopniaki. Mateusz i Kacper lewy. Halo. Ale agresywny jesteś. Kopać ludzi. Trudno. Takie życie, życie kopie w dupę. Zygfryda się słucha. Janusz, co ty masz za czapkę? Czekaj chwilę. Janusz! Typowy Janusz. Jaką masz? Nie, właśnie chcę zobaczyć, bo widziałem tylko... A, nieważne, nie chcę pogadać. Ło! Ładna rakieta. W każdym razie... I w ogóle. Mama kryta mi się wymieniła. Cześć. Miałem wymyślić jakieś losowanko czapeczki. Ostatnio nigdy nie wylosowałem, więc pomyślałem, że... dam okulary, tak się nazywa? Okulary? Tak, o właśnie to. Okulary Lary, dzisiaj ktoś komuś chciałbym oddać. Zostawię od jednego z widzów na rozdanie w konkursach, więc wypadałoby dokonać tejże czynności. Pozdrawiam cię, Zygfryd. Fajnie. A weź ktoś iść do Red. Jedna osoba tylko. Czego nie mógł nie pozdrawiać? Weź ktoś do Redy. Tak wyszło. Nie! Jak będzie głosowanie pod filmikiem, to zrobię. No właśnie, głosujcie, przypominam, głosujcie w komentarzach
jakie klasy chcielibyście, żeby się zmierzyły w następnym odcinku. Komentarz, który dostanie najwięcej łapek w górę, zostanie wybrany. O, i może w ten sposób będziemy rozdawać itemki od teraz. Ten komentarz, który dostanie najwięcej łapek, nie tylko zostanie, że tak powiem, jego propozycja zastosowana w odcinku, ale również ta osoba ma szansę dostać do mnie jakiś gadżet. Oczywiście, znaczy gadżet, jakiś tam przedmiot do Team Fortressa, albo jakąś czapeczkę, albo jakąś broń, jeszcze zobaczę. To zależnie od tego, jak mi samemu będzie się ten pomysł podobał. Pozwólcie, że sam również tutaj zadecyduję, więc jak na przykład zrobicie Spy vs Spy, to nagroda będzie kiepska. To nie jest tryb, rodzaj gry, który by mi się podobał jakoś szczególnie. Ale w każdym razie, no i ten. Co miałem mówić? Aha, o dobra, o tym głosowaniu. No więc piszcie w komentarzach, jaki tryb byście chcieli, jakie klasy na przyszłym odcinku. Pamiętajcie, żeby wymienić tylko dwie klasy w jednym komentarzu, bo jak wymienicie więcej tych klas, to ja nie będę w stanie zweryfikować, na co konkretnie ludzie wam dawali łapki w górę. Pamiętajcie też, że tutaj nie mogę wybierać broni, chyba że mogę, jedyne co mogę ustawić, to że walczą o zwarciu albo strzelają do siebie. Nie mogę ustawić na przykład tylko Sikwondo, albo nie wiem, tylko sydneyjski usypiacz, albo tylko konkretny rodzaj shotguna, cokolwiek. Tych rzeczy nie da się ustawić niestety na moim domowym serwerku. Tak więc pamiętajcie, żeby nie wymieniać broni, bo to nie ma żadnego znaczenia. W komentarzach również możecie wymieniać mapę, najlepiej w tym samym komentarzu, w którym wymieniacie, jakie klasy mają ze sobą walczyć, chociaż tutaj oczywiście nie ma obowiązku. No dużo osób w niebieskich. Idźcie ktoś sobie stąd. Jak ty mnie trafiłeś? Magia. Co tam jeszcze, co tam jeszcze? A, no i oczywiście, to chyba powiedziałem na początku, ale wolę przypomnieć. Standardowo czekamy na 300 łapek w górę pod tym filmikiem, więc to wy decydujecie, kiedy nagram kolejny odcinek Team Fortress 2 Versus, tak możemy chyba nazwać tą serię już oficjalnie, bo się ciągnie i ludziom się chyba podoba, więc haha, może sobie ją kontynuować. Co by tu jeszcze powiedzieć ciekawego? Powiedziałbym, że nie chcę dostać rakiety w twarz, ale dostałem niestety rakietą w plecy. Lucky krytyk, ktoś tu ma ból tupeczki! Peszek. Jeśli słyszycie jakieś inne melodyjki, to dzieciorowie są puszczane. Ja to słyszę tam przesłuchawki, ledwo i wcale nie są dla mnie irytujące. Skądże znowu? Dobrze. Jest nas tutaj. Halo, ktoś z niebieskich do czerwonych, proszę. Sio. Wszyscy. Dziękuję. Aha, co to ma być? Halo? Co wy robicie? No mówię. Ej, no fajny trochę ten znowu. Och, ten random kryt, tylko czemu nikt go nie trafił? Smutno mi z tego powodu. Taki piękny był. Amerykański. Kto wie w ogóle, z jakiego filmu ten cytat? Taki ładny był, amerykański. Ktoś wie? Ktoś, no nie, chyba za młodzi jest, wszyscy jesteście, nie? Żeby to kojarzyć. No, czy ja wszystko powiedziałem? Aha, miałem kto, tu komuś na jednak dzisiaj oddać. Dobra, ale to tak myślę po 10 minutach. Tak, zrobimy sobie mały konkursik, oddamy komuś czapeczkę, a reszta będzie dla komentujących. Ej, jak jest twoja ulubiona klasa w Team Fortress? Cywil. Bardzo fajne. Help me! Nie! O ty, futrzasty lisie ty! A co, nie mogę? Nie mogę cię zabijać? Nie, smutno mi przez ciebie. Ja się nie mogę doczekać, żeby cię zabijać. Jak mam czarną szpilkę, to mogę. Nie. Nie wiem, o co chodziło, ale nie. Dobra, ale czekajcie tutaj, że tak powiem, jakby powiedzieć, z ciekawości, co za konkursik zrobimy, bo już mam pewien pomysł na zabawy. Skoro wszyscy są żołnierzami, to może być równy konkurs dla wszystkich. Ajajajajaj. Zabiłem się o Frosta. Pytaj. Darwin, idź do czerwonych. Czemu ja? Nie ty. Drugi Darwin. P2P Darwin.
Jest jakiś Big Daddy? No. Nie jesteś taki oryginalny, widzisz? O, ty ciągle zły! Oj! A ty szon! Sneaky peeky! Przestań! Dobrze, że w tej grze nie ma replayów. Bo człowiek czasem by się wnerwiał, szczególnie właśnie z żołnierzami albo demonami, że jakieś fartowne kille czy coś. No nie, znowu Frost, już drugi raz z rzędu na niego trafiłem. Nie. Tak. Nie wiem. Nie zrozumiałem pytania. Żartuję. Dobra, to co, konkurs? Chcecie zabawę, konkurs, żeby dostać czapkę, okulary Lary? Tak. To wszyscy przestańcie do siebie strzelać. Przestańcie strzelać do siebie. Proszę przestać strzelać. Żadnych rakiet. Przestać. To idziemy tak. Pomocy! Idziemy. Ja wam pokażę, co chcę, żebyście zrobili. Gdzie ty jesteś? Na środku jestem, pod tym, pod mapą. Znaczy tu, tutaj, gdzie jest pomiędzy tym. Ała. Aha. Ej, Hanno, co to ma być? Ja też chyba nie jestem. Gdzie ty jesteś? Ty musisz otworzyć. Ej, kurczę, szybko, bo babcia do mnie przyszła. Trochę przypał. Dlaczego mnie zabiłeś, niedobry człowieku? Patrzcie wszyscy na wieżę. Kika dostaniesz za to. Co mnie bije ciągle? Czekajcie na mnie, biegnę. O, a masz. Dobra, o czym mówiłem? Aha, konkursiki, dobra. Porz dla babci Zygfryda, no dobra. Wszyscy są na wieży, zacnie. I teraz tak. Jeszcze nie, lecimy. Wszyscy na wieżę. Chodźcie, chodźcie tam, wszyscy, wszyscy. Gdzie? Wszyscy, no okay, tu na tą wieżę, tam gdzie wszyscy są, idźcie tam. Tu mnie wypuść. O, idź na tą wieżę do nich. Wszyscy tam, nie, dobrze stoicie, dobrze, tutaj, tam macie być. Stójcie tam wszyscy. O. Jesteście tam już wszyscy? Dobra. To teraz zabawa polega na tym, że kto pierwszy mnie znajdzie i zabije, ten dostanie czapkę. Mieliście mnie zabić, a nie siebie nawzajem. Nie liczy się, bo ja cię zabiłem. Nie liczy się, bo zginąłeś. Jak jakoś zabiję, to się nie liczy. Wszyscy wracają na ten. A w sumie nie pomyślałem, ludzie z Blue. Przepraszam. Dobra, czekajcie. To wracajcie znowu na wieżę, nie zabijajcie się. Zaraz, była taka komenda. O. Friendly fire, o. Czy wszyscy już są? A to jest jakieś... Ja jeszcze nie. No idźcie na tą. Dobra, to teraz. Kto pierwszy mnie znajdzie i zabije, dostaje czapkę. Tylko oczywiście nie może zginąć przy tym. Bo wtedy się nie liczy. Znalazłem cię. Jakim cudem ktoś z moich nie zabił? No. Ale szybkie. Zajedź się. Cześć, babciu. Cześć. Ja bym to no nie, no nie. O, gratuluję, Mister Kozak. Udało ci się. A co? Wycie moduje pewnego. A za przeklinanie dostajesz kika, ha, ha, ha. I to było tyle, jeśli chodzi o jego nagrodę. Sam sobie zepsuł. Wyciąg się. Daj mi te.
A ja oddaję tobie. Ale babcia, jestem zajęty teraz. A mnie guzik obchodzi, ja przyszłam do ciebie, a nie normalnie na komputer tam coś siedział. Ja nie cały czas, dopiero z pracy wróciłem. Nie szkodzi. Babcia, dziękuję. O, już mięsko. Psie, spadaj, to jest mięsko to dla mnie. Dobrze, dziękuję. A wiesz co tam jest? Golonka. Golonka. No ja wiem. Dostałem golonkę. Ale fikuśnie. To co, do 3 razy sztuka? Nic, tu do internetu mówię. Dawaj, do 3 razy sztuka. Dobra, to idźcie na wieżę wszyscy, jak się zacznie nowa runda. Co mówisz? Dzisiaj nie. Dobra, to wszyscy na wieżę i ten. Kto mnie znajdzie i zabije, ten dostaje czapkę. Co, wyłącz friendly fire, wtedy moi nie będą mogli mnie zabić, to będzie bez sensu. Ale to włączysz go na wieży. A, no teraz tak, dobra, w sumie racja. Friendly fire 0, o, dobra. To idźcie wszyscy na wieżę, proszę. Przestać pchać wózeczek. Na wieżę znam. Kto pierwszy mnie znajdzie, ten dostanie. Tylko oczywiście nie można zginąć podczas zabijania mnie. A jeszcze. O, dobra. To chciałem jeszcze. Żeby nie było czasem. No idź na wieżę, przecież jeszcze to się nie liczy teraz. Idźcie na wieżę wszyscy. Teraz jeszcze żadnej nagrody nie ma za zabicie mnie. Idź Wojtek. Idź na wieżę, co się patrzysz? Idź sobie. Kurczę, nie słucha mi tutaj. Normalnie. Ej, jest trochę niezbalansowane. Nie ma znaczenia. Co tu robisz? Sorry, pomyliłem się. Myślałem, że już się zaczęło. Dobra, zabij mnie, ja w sumie przyjmę. No jeszcze nie, czekam, wszyscy będziecie na wieży. Ja jestem no play. Przecież syna też bujałem, babcia. Najpierw się z synkiem i żoną przywitałem, jego pobujałem, pogadałem do niego, a potem poszedłem grać w grę. Kurde, nie masz to do roboty, tylko grę grosz. 8 godzin w robocie byłem, mogę sobie chwilę w grę pograć, kurczę, babcia, 10 minut temu, 15 minut temu ją włączyłem. A co ty, normalnie masz 5 lat? Tak! Ja. Ja. No. No ja mam 5 lat. Napisz na czacie kiedyś tak, to będzie jeszcze lepiej. Dobrze. Cześć, wykopuję ludzi, którzy oszukują. Słucham. To Emilka coś malowała, nie wiem co to. Oszukują tak, że łażą za mną zamiast ten. Babcia, do internetów mówię. Mówię ci, że gram przez internet. Co kupiłem? To se kupiłem. Co se kupiłem? No to, bo ty co to? Inne miałeś takie. Ale co miałem? To miałeś to samo? Ten. Monitor? Tak, a ja go kupiłem dawno temu. Ja myślę, że to masz tego, bo takie miałeś mieć. Dobra, nie robimy konkursu, bo niektórzy się tutaj wygłupiają i zamiast iść na wieżę, to łażą i szukają, gdzie jestem. Więc podziękujcie innym. Ja widzisz, noszę małego... Dobra, wracamy do zabawy na chwilę, strzelamy do siebie, a wy podziękujcie takim osobom jak Pałek z Play na przykład. Aha, to ty gadasz z nimi? Cały czas gadam, babcia. Nie martw się, wszyscy słyszą moją babcię. Ja w tym czasie, kiedy to się wszystko działo, mogę pchać w burbu. I to było... No, nie pykło dzisiaj.
takie bawienie się babcią i zrobienie niespodzianego wizytę. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Były do wygrania okulary Lary. Będą znowu w następnym odcinku. Albo w komentarzach pod filmikiem. O, w komentarzach w sumie, czemu by nie? Te okulary i tak nie wiem komuś rozdać, więc to jest dobry pomysł. A z czego będzie następny odcinek? Nie wiem. To zależy od komentarzy na YouTube'a. Nie słyszę, co tam mówicie. Ciekawie, czy słyszycie, co moja babcia mówi do dziecka. Nie słyszę, co się brzydzie. Przypał trochę, dobra. Dobra, ci, którzy oglądają te na YouTubie, dawajcie snajper kontra snajper. Haha, jaki mądry. Ale to musi być jeden komentarz, który ma dużo łapek, a nie dużo takich samych komentarzy. A bo teraz wiecie, co macie robić. Dawajcie snajper kontra snajper. Aaaa, to crit! Kurczę. Tak uciekałem. Random Chris Arthur and Balance. Dobra, dzisiaj taki odcinek nie wypał trochę, ale przynajmniej wiecie, że ja tutaj nic nie kręcę, nagrywam na żywo i że babcia do mnie przyszła, tak więc sorry za to. Ja będę się żegnał, bo idę generalnie sobie z babcią pogadać, bo przyniosła mi golonkę, więc potem ją zjemy. Tak więc dzięki za towarzystwo, mam nadzieję, że następny odcinek pójdzie lepiej i że nie macie nic przeciwko, że babcia mi przerwa nagrywanie. To było na tyle, trzymajcie się i do następnego, hej!